Debata jedynki. Witam serdecznie. Ćwierć milionowa, leżące w stanie New Jersey, będące siedzibą hrabstwa Hudson, nazywane z racji bliskości szóstą dzielnicą Nowego Jorku, miasto Jersey City, na dobre i złe, zagościło w świadomości przeciętnego Polaka w ubiegłym tygodniu. A wszystko za sprawą jednego pomnika i pewnego burmistrza. 19 maja roku 91 odsłonięto w Jersey City pierwszy w USA stojący na otwartej przestrzeni pomnik katyński. Jego autorem jest polski rzeźbiarz Andrzej Pityński. Pomnik ma wysokość czteropiętrowego domu. Na 120-tonowym granitowym cokole umieszczona została, wykonana z brązu, postać zakneblowanego żołnierza ze związanymi z tyłu rękami i wbitym w plecy, nasadzonym na karabin bagnetem. Prosty napis Polakom mówi wszystko. Katyń 1940. Ale jest jeszcze jeden. Polski i angielski. Umieszczony tam po tragedii, która wstrząsnęła z kolei Stanami Zjednoczonymi i światem też. Nigdy nie zapomnij. Módl się za niewinne ofiary i bohaterów, którzy zginęli w ataku terrorystycznym na Amerykę 11 września 2001 roku. I ten wspomniany już burmistrz Stephen Fulop w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o usunięciu monumentu z przyciągającego uwagę deweloperów Exchange Place, stworzeniu w tym miejscu parku i docelowo przeniesieniu pomnika katyńskiego w jakieś inne miejsce. To stało się z kolei powodem kontrowersji, protestów Polonii tam, Polaków tu. Po nich poszły nie do końca rozumne wypowiedzi, głównie pana burmistrza. Wreszcie doczekaliśmy się wyroku sądu, którego decyzją pomnik nie może zostać przeniesiony. Z tym, że do 29 maja włącznie. Co dalej? Gośćmi dzisiejszej debaty jedynki są Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, historyk. Dzień dobry państwu. Roman Rewald, członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, prawnik polski i amerykański. Tak, amerykański. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, amerykanista. Dzień dobry. Komu przeszkadza pomnik katyński? Komu przeszkadza pomnik katyński w Stanach Zjednoczonych, Dariusz Bonisławski? Wydaje się, że wszyscy, którzy przyglądają się tej sprawie, wskazują na takie przyczyny, które nam nie do końca mieszczą się w głowie. Na przyczyny czysto biznesowe. Mówi się tutaj co prawda o pewnej wrażliwości amerykańskiej, która nie do końca chce się pogodzić z tym, że pomnik przedstawiający żołnierza z wbitym w plecy bagnetem karabinu drażni wrażliwość Amerykanów, ale nie wydaje się, żeby to był dobry argument. Sądzę, że bardziej prawdziwe są pewnie te, które wskazują na chęć zagospodarowania tej przestrzeni zgodnie z zasadami ekonomii na jakieś przedsięwzięcia czysto biznesowe. Nie chciałbym, chociaż padają takie głosy, doszukiwać się w tym próby po raz kolejny budowania historii na nowo poprzez likwidowanie tego, co może o prawdzie historycznej wszystkim przypominać. Tego nikt z nas by nie chciał, aczkolwiek pewne wpisy twitterowe burmistrza jednak tego rodzaju skojarzenia nie w bezzasadny sposób budują czy ożywiają. Ja nieprzypadkowo powiedziałem o tym, że to miasto jest nazywane szóstą dzielnicą Nowego Jorku. Nowego Jorku, który może nie jest najlepszym przykładem takiej wrażliwości i wiedzy historycznej amerykańskiej. Nowy Jork jest zupełnie inny. Rewald, co pańskim zdaniem było przyczyną takiej decyzji burmistrza, który, nie wiem czy słusznie czy nie, ale podejrzewam, że nie podjął jej jednoosobowo. Za tym ktoś mu musiał stać, ktoś musiał mu doradzać, ktoś go wspierać. No, dla burmistrza władzą ustawodawczą jest Rada Miasta. Ameryka jest krajem, który jest bardzo zdecentralizowaną, ma politykę i
i władza miejska jest bardzo silna. W zasadzie nikt nie może władzy miejskiej powiedzieć, co ma robić, bo to są ludzie wybrani w wyborach i podają tylko przed sobą wyborcami, czyli jest władza ustawodawcza, Rada Miejska, jest wykonawcza, burmistrz. Ja bym się doszukiwał politycznych powodów. Dla Amerykanów Katy nic nie znaczy. To jest tak, przede wszystkim zacznijmy od tego, że Polska to jest jakiś dziwny kraj gdzieś na końcu świata, o którym nikt nic nie wie za bardzo. I w tym kontekście mówienie o szczegółowym elemencie Katynia w Polsce jest absurdalne, ponieważ nikt nie ma skojarzenia tego typu. Więc nie sądzę, żeby to były kwestie polityczne, które były powodem. Pomnik nie jest najpiękniejszy. Jest tak zwany eyesore. Dla ludzi, którzy mogą tam odpoczywać i zażywać sobie pięknego widoku na Manhattan, który akurat tam po drugiej stronie się pojawia. I w zasadzie wydaje mi się, że przeniesienie pomnika w inne miejsce jest tak samo istotne jak w innych miastach, gdzie to się dzieje. Inne miasta mają równie podobne sprawy. Gdyby przenieść pomnik Reagana spod ambasady amerykańskiej, który zbudowany był przez Polaków, w inne miejsce, nikt by nie podniósł larum. Przeniesienie albo zlikwidacja pomnika czterech śpiących w Warszawie odbyła się z wielkim larum rosyjskim przy bardzo podobnej sytuacji, więc to nie jest pierwsza rzecz, jaka się zdarza. Ja rozumiem, że burmistrz chciał przenieść... Co pan nazywa podobną sytuacją? No wie pan, z jednej strony mamy do czynienia z przeniesieniem pomnika po to, żeby postawić w innym miejscu, bo jest w złym miejscu, albo żeby go przesunąć, żeby, jak była pierwsza wersja, żeby można było dokonać renowacji tego terenu. Podobnie było z pomnikiem czterech śpiących. Trzeba było dokonać renowacji terenu i trzeba było ten pomnik wynieść. W pierwszym przypadku mamy odpowiedź społeczności polonijnej i Polski. W drugim przypadku mieliśmy odpowiedź społeczności rosyjskiej i Rosjan. No, podobne reakcje. Każdy chce mieć swoje pomniki nieruszone i to jest okej, ale z punktu widzenia amerykańskiego samorządu to nie była sprawa, która pewnie spędzała im sens powiek i pewnie nie doceniali, jak bardzo to poruszy cały naród polski. Pan powiedział o tym, że nie ma tutaj kontekstów politycznych. To jak mam rozumieć na przykład atak burmistrza tego miasta na naszego marszałka Senatu? Jak mam rozumieć na przykład takie słowa, bo to się w tej chwili zmieniło, ale widać uległ jakiejś presji. Czołowi przedstawiciele rządu polskiego zwrócili się do mnie, nie spotkam się z ludźmi, którzy chcą na nowo napisać historię w sprawie udziału swego kraju w Holokauście. Jest to ewidentne odniesienie do kwestionowanej przez sporą część świata nowelizacji ustawy o IPN. Tak, ale to było już po interwencji władz polskich w jurysdykcję miasta. No, to jest tak, jakby pójść z łopatą na muchę. No, okazało się, że nagle pan burmistrz ma kłopoty międzynarodowe wynikające z tego, że chce przebudować swoje miasto. A z kolei ten atak burmistrza niezbyt dobry, ale wynikający z faktu, że no nie, na szczęście absurdalna ustawa o IPN-ie, która jest niekonstytucyjna, dotarła do przestrzeni publicznej amerykańskiej. Czy nie orzeka Trybunał Konstytucyjny? No tak, ale wystarczy przeczytać wniosek pana prezydenta Dudy, z którego wynika, że oczywiście jest niekonstytucyjna, oczywiście być zdecydowany, ale już raz była uznana za niekonstytucyjna, w związku z czym możemy mówić o niej, że jest niekonstytucyjna. Ale czy jest coś, co uprawnia kogokolwiek do tego, żeby człowiek, który wygłasza inną opinię, został natychmiast potraktowany tak jak Stanisław Karczewski. Kolejny wpis pana burmistrza. Wszystko, co mogę powiedzieć, to, że ten człowiek jest żartem. Faktem jest, że to znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on ma zerową wiarygodność. No, ja tego nie pochwalam, broń Boże. Natomiast zwracam tylko uwagę, że kwestia, która nigdy by nie trafiła do świadomości amerykańskiej, jakoś trafiła. Kwestia ustawy o IPN trafiła do świadomości amerykańskiej, co jest bardzo nieprzychylnym zjawiskiem dla Polski, dla stosunków polsko-amerykańskich. Nie można przyjąć takiego rozwiązania często w Polsce spotykanego. Nie można po prostu połączyć pomnika z parkiem?
Artur Wróblewski. Dokładnie tak. Tutaj pamiętajmy, że los nie jest przesądzony pomnika, bo 29 maja jest zabezpieczony, że nikt nie powinien tykać się go, bo mamy temporary restraining order wydany przez Dystryktowy Sąd Federalny w Newark. Jest również sąd stanowy, który o tym zadecydował również, podjął decyzję. I zobaczymy, co się wydarzy. Wtedy będzie hearing i wtedy dopiero przesłuchanie z argumentów stron, prawda, i decyzja podjęta. Natomiast ewidentnie ja tutaj się nie zgodzę z przedmówcą szanownym, dlatego że jest pewna złośliwość, która... Słuchaczom wyjaśnię tylko, że z tego powodu panów zaprosiłem. Tak, która wyraźnie stoi za intencjami. Zamysł. Pamiętajmy, że Rada Miejska nie podjęła tej decyzji, nie pozwoliła mu na przenoszenie pomniku. On chciał do magazynu go wrzucić najpierw trwale, a potem powiedział, że przeniesie w inne miejsce. 12 kwietnia 1989 roku ordynans, czyli rozporządzenie, zostało wydane przez Radę Miejską, która to miejsce ustanowiła docelowym miejscem tego pomnika. Z 1986 roku w ordynansie była mowa o innym miejscu, ale to już jest historia. I jak park robimy, to możemy w parku właśnie pomnik postawić, bo pasuje do parku. Nie będzie tam drapacza chmur, bo wtedy moglibyśmy domniemywać łapówkę albo donację na Super PAC-a, czyli na komitet wyborczy pana Stephena Fulopa, który już kandydował na gubernatora w prawyborach rok temu i będzie znowu pewnie kandydował na senatora czy też gubernatora. Moglibyśmy domniemywać, że deweloper mu dał kasę i on w zamian za to pozwoli na wybudowanie drapacza, ale on chce wybudować jednak tam park. A więc pytanie, dlaczego on robi decyzję taką, podejmuje o wyrzuceniu pomnika? Złośliwość wyszła w tweetach, gdzie nazwał Karczewskiego białym nacjonalistą i negacjonistą Holokaustu i powiedział, że nie będzie z Polakami dyskutować o tym parku, tylko będzie dyskutować z wyborcami z Jersey City, dlatego że Polacy piszą na nowo historię Holokaustu. Przede wszystkim Karczewski ma prawo, marszałek Polski, do wytoczenia sprawy w Polsce z artykułu 23, w Ameryce z innych, na podstawie naruszenia dóbr osobistych, ponieważ nazwał go negacjonistą Holokaustu, a przecież to jest kłamstwo, to jest nazwanie kogoś kłamcą oświęcimskim, a to zagrożone jest w Polsce, na przykład 3 latami więzienia, w Austrii też, i David Irving, historyk taki słynny brytyjski, poszedł do więzienia, poszedł siedzieć, jak sąd w Wiedniu orzekł, że jest kłamcą oświęcimskim. Więc tu jest poważny zarzut. I myślę, że wycofuje się teraz pan Stephen Fulop, bo zobaczył, że zrobiła się afera i może mu zaszkodzić to w wyborach. A pamiętajmy, że tam jest 1 milion Polaków w okolicy Nowego Jorku. Łącznie mamy prawie 10 milionów Polaków w Stanach Zjednoczonych. 3% ludności, wyborców, często już wpływowych ludzi. I najważniejsza sprawa. Czy Stephen Fulop, skąd on wie o tym, o ustawie IPN-owskiej i nowelizacji? Skąd on wie o Katyniu? Skąd on o tym wie, skoro nie może wiedzieć i nigdy by o tym nie wiedział? Tylko Stephen Fulop przecież skończył jeszywę, jest bardzo aktywny w środowisku żydowskich wpływowych ludzi i zresztą on z Goldman Sachsa pochodzi, z tego banku inwestycyjnego i on jest w tym środowisku aktywny. A kto mu dał kasę na ostatnie wybory w listopadzie 2017 na burmistrza chociażby? Na przykład Alex Soros, syn miliardera George'a Sorosa. Kto mu jeszcze dał? Jego kumpel Donald Katz, czy Don Katz, który ma firmę Audible, handluje audiobookami i napisał zresztą książkę, taką sagę o rodzinie żydowskiej w Stanach od 1945 roku, w latach 90. I to jest też wpływowa postać, która chodzi po spotkaniach żydowskich organizacji. Ja bym wiązał tą sprawę katyńskiego pomnika, bo wiedzieli, że będzie afera z tego, z pierwszym próbą nacisku w kontekście ustawy 447, a grylowanie Polski w tej ustawie, na podstawie tej ustawy, zacznie się, kiedy ten raport za 8 miesięcy trafi do Komisji Kongresu Amerykańskiego do Spraw Finansów i Spraw Zagranicznych i zacznie się grylowanie Polski, że nie chcecie patrioty, chcecie armię polską, to rozliczcie sprawę wielkiej ustawy reprywatyzacyjnej. Ale tu o to uważam, teraz, że chodzi, ale oczywiście ja to upraszczam, bo to przecież jest finezyjna pewna rzecz. W moim przekonaniu tu możemy taką hipotezę postawić. Warto w każdym razie powiedzieć jeszcze jedno, że ten pomnik, jeśli w jakiś sposób środowiska żydowskie zajmują stanowisko mniej czy bardziej oficjalnie w tej kwestii, ten pomnik również upamiętnia Żydów, bo i oni ginęli w Katyniu. 237 oficerów polskich pochodzenia żydowskiego zginęło w Katyniu. Jeżeli można w tej debacie... Pan mecenas poruszył takie sprawy, które wydaje mi się są bardzo niepokojące, bo z jednej strony
przyznajemy prawo do tego, żeby każdy mógł bronić swoich racji. To jest jedna z podstawowych zasad demokracji, wolność wypowiedzi. Z drugiej strony, kiedy marszałek Karczewski w sposób bardzo popularny, czy używając tweeta, czy internetu, zabiera głos, co czynią przywódcy całego świata, prawda? Na bieżąco zaczynamy dzień od czytania tego, co któryś z ministrów, premierów, prezydentów na jakiś temat powiedział, absolutnie nie tyczą się często ich kraju, miasta czy czegokolwiek, to nikogo to nie dziwi. W przypadku zabrania głosu przez polskiego polityka w sposób bardzo kulturalny, rozsądny, roztropny uznaje się, że nie, on takiego prawa nie ma. Nie ma prawa bronić, nie ma prawa być wrażliwym, mało tego, no nie ma prawa publicznie wyrażać swojego zdania. To jest bardzo niepokojące i przeciwko temu trzeba protestować. Polacy mają takie same prawo do wyrażania swoich opinii jak każdy inny naród i nie powinno za to ich spotykać takie wiadro pomy, jakie pan burmistrz wylał na marszałka Karczewskiego. To jest bezdyskusyjnie według mnie niegodna sprawa. Druga kwestia, która no, bardzo mnie zaniepokoiła w wypowiedzi pana mecenasa, to porównywanie kwestii pomników radzieckich, bo tak rozumiem, czy upamiętniających ten fragment historii z pomnikiem katyńskim. No, panie mecenasie, tutaj zgody absolutnie nie ma. Pomniki... Jedyne, co łączy, to, że i tu są Rosjanie. Słucham? Oczywiście, w charakterze no, pan redaktor tak szuka, doszukuje się słusznie nieco łagodząc ton tej dyskusji pewnych związków. Niemniej jednak ja przypominam, że pomnik powinien mieć jakąś wartość, tak? Więc czym innym jest pomnik upamiętniający armię, która doprowadziła do tego, że kilkadziesiąt lat byliśmy krajem zwasalizowanym, byliśmy krajem, w którym działy się rzeczy niegodne, a co innego pomnik upamiętniający życie ponad 20 tysięcy polskich prawych patriotów zamordowanych tylko za to, że byli Polakami. Panie mecenasie, zgody na takie porównania nie ma. Powinno się pomniki zbrodniarzy usuwać bez względu na protesty. Powinno się pomniki ofiar ku pamięci i poprzez szacunek dla nich utrzymywać w miarę możliwości wszędzie, gdzie są. I takie jest stanowisko, wydaje mi się, każdego wrażliwego człowieka, bez względu na to, czy dotyczy to pomnika polskiego, polskich ofiar, czy jakiegokolwiek innego. W Ameryce jest wiele pomników żołnierzy. Wszystkie z tego, co widziałem, są otoczone ogromnym szacunkiem, pięknie zadbane. Są wycieczki, są składane kwiaty. Polacy, którzy się nie zgadzają, ponieważ ostatnia fala likwidacji pomników pochodzących z okresu wojny secesyjnej jest bardzo silna w Ameryce. Się likwiduje dużo pomników, się je przetapia, się je znosi. Ja nie miałem na myśli, żeby porównywać pomnik Czterech Śpiących do pomnika katyńskiego, natomiast tylko chciałem stwierdzić fakt, że kwestia procedury, którą stosuje się w danym mieście, co do tego, jakie pomniki mają stać. Pomnik, jako dzieło sztuki, jako budynek, jest taki sam wszędzie, zależnie od tego, co ten pomnik wyraża. Tak, ale przepraszam bardzo, z tego wynikałoby, że przy okazji kolejnych wyborów do władz, na przykład miasta, można weryfikować decyzję, która jednak, bo tego dotyczą pomniki, obejmuje po pierwsze głęboko idącą w głąb właśnie historię, a po drugie społeczność znacznie szerszą niż wyborcy danego na przykład burmistrza. Czy to znaczy, że po każdych wyborach można byłoby podejmować na nowo decyzje, które pomniki gdzie mają stać, które zasługują na to, które nie? I teraz powstała kontrowersja w wakacje zeszłe odnośnie związana z pomnikami, ale z wojny secesyjnej, które wciąż gloryfikują, no, prawda, konfederatów, ale to inna kwestia. Pomników się nie likwiduje generalnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast niewątpliwie jest stereotyp antypolski, pewien antypolonizm w Stanach Zjednoczonych. To się kończy teraz, ale Polish Jokes, prawda, czy też taka książka świetna jest Danusa Goska. Napisała książkę Stereotyp Polaka Bydlaka, po polsku to się też wydaje, Bydlaka, w relacjach polsko-żydowsko-amerykańskich i w kulturze popularnej amerykańskiej. Znakomita pani profesor, która opisała naturę tego antypolonizmu w Stanach Zjednoczonych, szczególnie wśród Żydów amerykańskich. Stephen Fulop jest z Żydów europejskich, rumuńskich i uważam, że tam jest coś na rzeczy. Żydów do tej dyskusji? Nie ma nic z
jeszcze dla mnie, przepraszam. Mówimy o pomniku, mówimy o obrażeniu. Ja mówię o złośliwości i o tym, co w tweetach napisał. Pan Żydów, ja nie rozumiem, przepraszam. To nie ma nic wspólnego z Chciałbym panu zadać następujące pytanie. Mówił pan o tej niezależności lokalnych władz, prawda? Na którym poziomie w Stanach Zjednoczonych zapadają decyzje co do działań mających charakter jakiejś działalności w zakresie polityki zagranicznej? Albo jak pan rozumie to, że 3 dni temu i jakie są szanse w ogóle, żeby to zostało jakoś zrealizowane, mianowicie 7 maja powstała taka petycja do Białego Domu, by prezydent Trump potępił próby usunięcia pomnika z placu w Jersey City. No tylko potwierdzą ją tezę, że są próby ingerowania w sprawy miejskie, które spełzą na niczym. Jedyna poważna próba to jest wystąpienie do sądu federalnego. Podejrzewam, no nie wiem, jako prawnik nie bardzo sobie wyobrażam, jaka była ta petycja do sądu federalnego. Podejrzewam, że chodziło o naruszenie praw ludzkich i prawa do wypowiedzi. I stąd sąd wyznaczył, to jest order to show cause, będzie przesłuchanie, czy nie należy wprowadzić injunction, czyli nakazu sądowego. I to może pójść w którąkolwiek stronę, bo po to jest takie przesłuchanie przed sędzią, żeby strony przedstawiły swoje racje. To bardzo szybko działa. Czyli jedyna ingerencja w tego typu kompetencje lokalnego miasta może pochodzić od sądu i to musi wynikać z naruszenia jakichś podstawowych praw ludzkich, obywatelskich. Jeżeli sąd federalny jest zaangażowany, to na pewno chodzi o sprawy obywatelskie. Gdyby to była kwestia kompetencji danego burmistrza, to na pewno byłoby to w sądzie stanowym. To jest duże rozróżnienie. Właśnie sprawy międzynarodowe, sprawy stosunków międzynarodowych są w kompetencji rządu federalnego i sądu federalnego, a nie kompetencji. Wszystkie inne kompetencje należą do sądu stanowego i rządu stanowego. W związku z czym wydaje mi się, ten mój argument, że to w zasadzie z punktu widzenia amerykańskiego to kwestia, gdzie stoi pomnik, jest to kwestia lokalna, a nie kwestia międzynarodowa. W związku z czym ta reakcja tego burmistrza była taka, ponieważ on się nie spodziewał, że ktoś może starać się mu narzucić, wie pan, no, mówić można, ale to była kwestia narzucenia woli przez przedstawiciela psego państwa. Stąd taka reakcja tego burmistrza, że nikt nie będzie mi narzucał woli. Jestem niezależnym i wybieralnym przez swoich ludzi burmistrzem. Pewnie nie zareagował, to się z panem zgadzam, że to nie powinien tak się zachowywać. No ale nie mówimy tu o burmistrzu, mówimy o pomniku. Nastąpiła w każdym razie pewna zmiana, ponieważ burmistrz napisał, że deklaruje zorganizowanie takiego formalnego spotkania przed decyzją o przywróceniu pomnika na jakieś inne miejsce i deklaruje też, że pomnik będzie stał w miejscu publicznym i przy godnej lokalizacji. Podejrzmy jedną rzecz, że w ogóle ten pomnik tam stoi, jest wyjątkowym, zupełnie wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ dla mnie postawienie pomnika o tej takim wyrazie, takim bardzo tragicznym wyrazie i bardzo, bardzo twórczo pokazuje, tylko trochę pornografia martyrologii, bo on jest bardzo wyrazisty w swoim znaczeniu i rzuca się w oczy, to postawienie go w 1991, to już był wielki sukces Polonii, polskich, Amerykanów polskiego pochodzenia, że on tam w ogóle stoi. I utrzymanie go oczywiście jest w interesie tych osób, które go postawiły, ale pewnie, nie wiem, nowe pokolenie tych Polaków, Amerykanów polskiego pochodzenia może nie być aż tak bardzo przywiązane do tych tradycji, do jakich byli przywiązani ich ojcowie, więc to może się zmieniać. Czego możemy żałować, bo w tej chwili, jeżeli na niedzielę organizowane są manifestacje, to one odbędą się z młodym pokoleniem, czy bez młodego pokolenia? Ja myślę, panie redaktorze, że Dariusz Borisowski, pan mecenas nie dostrzegł, zapewne dostrzegł, tylko nie wyartykułował jeszcze jednej drogi, która jest bardzo ważna, dużo skuteczniejsza niż ten sąd, o którym pan mówił, że jest to jedyna droga do utrzymania tego pomnika, do utrzymania czegokolwiek. No, jest to siła nacisku, ilość głosów i tutaj bardzo ciekawy artykuł w jednej z gazet ostatnio się ukazał, mówiący o tym, a ja zgadzam się z nim, że nikt nie poważyłby się na podjęcie decyzji, która mogłaby skutkować niezadowoleniem takich społeczności, jak chociażby właśnie społeczność żydowska.
nie dlatego, że sądy, tylko dlatego, że byłaby wtedy bardzo solidarna i bardzo mocna reakcja całej społeczności. Nikt tam, panie mecenasie, nie zwracałby uwagi, czy to dzieje się w Rumunii, czy gdziekolwiek indziej. Cała społeczność z Izraela, z Nowego Jorku, ze Stanów protestowałaby. Mieliśmy tego przykład w odniesieniu do ustawy, o której pan wspominał. Ja tutaj nie wchodzę w tej chwili, czy zasadne, czy niezasadne. Mieliśmy przykład ogromnego nacisku rządów, państw, dyplomatów. Nikt nie zwracał wtedy uwagi, czy jest to kompetencja Polski, czy nie Polski. Dlatego myślę, że jest to ogromna szansa dla Polonii amerykańskiej, żeby pokazać, czy rzeczywiście te 10 milionów, które tam jest, czy milion w okolicach tego miasta, to jest pewna realna siła, która potrafi się zjednoczyć w obronie jakiegoś ważnego dla siebie symbolu. Dariusz Bonisławski, Wspólnota Polska. Roman Rewald, prawnik polski, amerykański, ale przede wszystkim Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, i Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. To byli goście dzisiejszej debaty. Serdecznie panom dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to audycja Debata Jedynki.